Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na naszym drugim spotkaniu Clean Coaching Pracy z Wartościami. Beata Marciniak, facylitatorka Clean Coaching. I Magdalena Robak, facylitatorka Clean Coaching. A dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone na pracę z wartościami w związkach. Moją klientką będzie dzisiaj mama, ja będę facylitatorką Clean i przeprowadzimy taki fragment sesji, taki model, właściwie na podstawie którego pracujemy na sesjach. Proszę Cię, żebyś pomyślała o wartości swojej w związku, która jest dla Ciebie ważna, którą chciałabyś w pewien sposób pogłębić, zastanowić się nad nią, tudzież wiedzieć o niej więcej. Mam taką wartość. Masz taką wartość. I kiedy masz tę wartość, to co czujesz, kiedy o niej myślisz? I kiedy masz tę wartość, jak działasz, kiedy o niej myślisz? I kiedy masz teraz tę wartość, to co widzisz, kiedy o niej myślisz? I to wszystko jest jak co? Narysuj to. I to wszystko jest jak taka droga z bardzo jasno określonymi zasadami, no jak to na drodze. Bardzo jasno określonymi zasadami, z bardzo jasno określonymi regułami gry. I z tymi elementami, które to wszystko wspierają. To są właśnie te elementy, które to wspierają, taka barierka, która dba o to, żeby wszystko przebiegało tak, jak powinno przebiegać. I kiedy ta wartość, kiedy ją widzisz i kiedy działasz, kiedy o niej myślisz, jest jak droga, tak właśnie, to co jeszcze więcej o tej drodze? Ta droga jest, jak widać, fioletową drogą. Czyli drogą, która jest tak dobrze zapamiętana i dobrze utrwalona. Kiedy ta droga jest taka dobrze utrwalona, taka droga jest taka zapamiętana, to co jeszcze więcej o tej drodze? Ona ma bardzo jasne reguły i kodeks drogowy, według którego to wszystko się dzieje. Kiedy ta droga ma kodeks drogowy i reguły, według których to się dzieje, to co teraz wiesz więcej o tym? Wiem więcej, że ta droga, jak widać, bo cały czas jakby wzmacniam ją, ona musi być mocniejsza. Ona musi być bardziej wyrazista. Ona musi być mocniejsza i bardziej wyrazista. Czy jest coś, co brakuje, czego brakuje na tym obrazku teraz, żeby ona była bardziej wyrazista? To jest coś, czego brakuje, natomiast chyba mniej, żeby była bardziej wyrazista, a bardziej jest tak, że za tą barierką jest coś, przed czym ta barierka chroni. Takie coś. I to takie coś, i ono jest za tą barierką, i ta barierka chroni przed tym, i ta droga, to wszystko. I to wszystko jest jak co?
No tak jak teraz o tym myślę, czy jak na to patrzę, to to jest tak jak taka serpentyna w górach. Tutaj jeszcze jest skała z jednej strony, droga i barierka i tak jakby skała tylko w dół z drugiej strony. Jest ta skała i jest ta serpentyna w górę. Jest, czy jeszcze teraz jest coś, co brakuje? To, czego mi teraz brakuje, to mocniejszej drogi. Mocniejszej, bardziej takiej bardziej wyrazistej, bardziej zarysowanej, takiej lepiej zrobionej. Teraz mi się nasuwa, że to jest taka droga, z której trudno jest wypaść, bo ona jest takiego dobrze zrobionego asfaltu. Ona nie kruszy się na końcach. Kiedy teraz i ta droga jest taka bardziej wyrazista i ona się nie kruszy na końcach, no to teraz wiesz więcej o tym wszystkim. To, co wiem, to to, że każdy z tych elementów jest tutaj potrzebny. Teraz na przykład moja barierka trochę przestaje być taką barierką, a zaczyna być kolejnym elementem całości. O, tak jak w tej chwili. Ona nie musi być barierką, ona po prostu jest fragmentem. Kiedy ta barierka, ona nie jest, nie musi być fragmentem, ona jest w tej całości. Co jeszcze więcej o tej barierce? Jest czymś absolutnie naturalnym, czymś, co tak jak teraz patrzę, nie tyle oddziela i nie tyle chroni, ile łączy tak naprawdę. Jest takim elementem pomiędzy, tak naprawdę niezbędnym. Takim jest elementem pomiędzy, tak naprawdę niezbędnym. I teraz, kiedy na to patrzysz, teraz już więcej o tym słyszysz. Że to jest jedna całość. Jedna uzupełniająca się całość. I kiedy to jest taka jedna całość, jedna uzupełniająca się całość. Kiedy teraz wszystko jest jak co? Teraz wszystko jest jak co? Tak tęcza. Taka jakaś dziwna trochę, może trochę szalona kolorami, ale tęcza. Kiedy to jest jak tęcza, taka dziwna trochę, kolorami tęcza, no, co jeszcze więcej o tej tęczy? Jest trochę szalona, mocno kontrastowa, to co teraz mi się nasuwa, widok, tak? Czy to, co teraz zwraca moją uwagę, to to, że są te elementy, które teraz zaznaczam, które są elementami takimi bardziej łagodnymi i są te elementy, które teraz zaznaczam, które są elementami takimi bardziej ostrymi, wyrazistymi, czarno-białymi wręcz, no, czerwono-białymi, tak? Ale takimi mocnymi bardzo elementami. Są jakby takie dwie części tej tęczy. Jedna całość z dwóch części. Kiedy to jest teraz to, kiedy zwraca twoją uwagę, że są dwie części tej tęczy. To teraz, co więcej wiesz o tym wszystkim? Teraz. Wiem, że są dwie części, jedna całość.
dwie części, ale dalej te części tworzą jedną spójną całość, one bez siebie by nie funkcjonowały. One mają tą samą, tutaj zaznaczam, że mają tą samą podstawę. Jest jedna podstawa tutaj. Jedna podstawa, ale mimo wszystko są te dwie części. Mimo wszystko są te dwie części. Co teraz jeszcze więcej wiesz o tym? To, co teraz mi się nasuwa i co teraz wiem, to to, że ważna jest podstawa, nie elementy. Kiedy teraz to ci się nasuwa, że ważna jest podstawa, nie elementy? Teraz to wszystko, co to przypomina? Obraz szalonego malarza, takiego a la Witkacy i namalowanych przez niego pól w takim trochę szalonym widzie. Kiedy to teraz przypomina taki obraz? Takiego szalonego malarza. To przypomnij sobie tę wartość, o której na początku pomyślałaś, która była dla ciebie ważna i o której chciałaś wiedzieć więcej, chciałaś ją pogłębić. To teraz, co wiesz teraz o nim? Wiem o niej, zmieniam teraz kolor, wiem o niej, że nie ma jednego oblicza. Że jest różnorodna, że składa się z różnych części, które tworzą całość i mają jedną podstawę. Kiedy teraz to wiesz, że nie ma jednego oblicza, że składa się z części, ma jedną podstawę, to jaką teraz ci to robi różnicę, że to wiesz? Daje mi luz. Taki luz skupienia się na tym, co jest ważne, czyli na podstawie. Kiedy to jest ta różnica teraz, którą odczuwasz? W związku z tym, co wiesz teraz. W związku z tym, co wiesz teraz. Jaka będzie pierwsza rzecz? Jaka będzie pierwsza rzecz? Że to wiesz. Odpuszczę. Ale odpuszczę szukanie moich kolorów. Którekolwiek by nie były moje, czy to są te ostrzejsze, czy to są te bardziej pastelowe, to one nie są istotne. Istotna jest podstawa. Magdo, czy to jest dobry moment, żeby zakończyć na tę sesję teraz? Tak, to jest bardzo dobry moment. Dziękuję Ci serdecznie bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Jesteśmy po sesji. Przedstawię teraz zastosowany protokół sesji z Magdą. Pierwszym etapem było wyjawienie metafory. I w tej części stawiałam następujące pytania i prośby. Przede wszystkim pierwsza była o to, żeby Magda pomyślała o wartości w związku, która jest dla niej ważna. Kiedy już ją miała, zadałam pytanie, kiedy już ją masz, to co widzisz, czujesz, co słyszysz.
I ostatnim pytaniem było, kiedy to widzisz, to słyszysz i to czujesz, to wszystko jest jak co. I następnie poprosiłam, by Magda to narysowała. I to był bardzo ważny moment, ponieważ dzięki temu, że narysowałam i dzięki temu, że rozmawiałyśmy tak naprawdę o hasłach, które się pojawiły w ramach mojej metafory, ta nasza praca była bardzo taka, powiedziałabym nawet intymna, taka prywatna, ponieważ tak naprawdę przez całe 10 minut rozmowy Beata nie miała pojęcia tak naprawdę o czym mówimy i o jakiej wartości mówimy. To jest wielka siła metody Clean, że nie musimy mówić bezpośrednio tych rzeczy, wprost bezpośrednio tych rzeczy, nad którymi tak naprawdę pracujemy. Dokładnie, to jest bardzo ważne. Dzięki Magda, że o tym wspomniałaś. To jest bardzo ważne, że my nie musimy wiedzieć, o czym myśli klient, żeby prowadzić dialog metaforyczny. Następną częścią było eksplorowanie metafory i w tej części stawiałam następujące pytania. Co więcej o słowa Magdy? I kiedy to słowa Magdy, to co więcej wiesz o tym? Czy jest coś, co powinno być teraz na rysunku? I to wszystko jest jak co. I te wszystkie pytania powtarzałam 3 razy. Ostatnim etapem było zamknięcie sesji. I 2 wiodące pytania. I ty wiesz teraz, jaką różnicę ci to robi, że to wiesz? A takim ostatnim zamykającym pytaniem tej sesji było, i w związku z tym, że teraz to wiesz, jaki będzie twój pierwszy krok? To jest pytanie, które uruchamia myślenie związane z działaniem u klienta. Jesteśmy po drugiej naszej web sesji pokazowej, Clean Coaching w pracy z wartościami. Przed nami 3. spotkanie, czyli wartości pracy, gdzie dla odmiany ja poprowadzę krótki fragment sesji Beacie. Wszystkie 3 nagrania są wprowadzeniem do warsztatów online i stacjonarnych, podczas których będziemy pracować na 4 konkretnych protokołach pracy z wartościami naszych klientów. Warsztaty online 2-godzinne będą realizowane w październiku, w listopadzie. Warsztat stacjonarny 8-godzinny będzie realizowany 10 listopada równolegle minus 6 godzin w Warszawie i w USA. I na obu tych warsztatach przejdziemy przez dokładnie te same protokoły, tylko na warsztatach stacjonarnych one będą związane z wartościami w innych obszarach naszego życia. Tak jest. Informacje bardziej szczegółowe, opisy znajdziecie na naszych stronach facebookowych Zaj Magdalena Robak i Beata Marciniak Coaching and Training. I w każdej chwili, gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, zapraszamy Was do kontaktu. Piszcie, dzwońcie. Jesteśmy dla Was, jeżeli możemy odpowiedzieć na jakiekolwiek pytania, które Wam się pojawią. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę dzisiaj. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki Magdo za dzisiaj. Dzięki Beato. Zapraszamy serdecznie za około 2-3 tygodnie na ostatni odcinek naszych spotkań nagranych. Później oczywiście na spotkania na żywo. Dzięki serdecznie.